Chciałem do sprawa przed naczelnym sądzie, przed naczelnym sądem krakowskim, w dniu dzisiejszym, w składzie tutaj obecnym, przeciwko panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu medycznym, panu Kalarowi. Na rozprawę stawili się naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, dr Wojciech Krakowski oraz obwiniony pan profesor dr habilitowany nauk medycznych Jan Dala. Czy są jacyś obrońcy, pełnomocnicy? Nie mam. Czy tylko pan profesor? Nie opłaca się. Czy są... Proszę, proszę usiąść. Proszę usiąść. Czy na tym etapie strony mają jakieś wnioski formalne? Pragnę przedstawić Wysokiemu Sądowi odpowiedź moją na odwołanie Okręgowej Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, lekarz Zofii Parszyk, Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Tak, ja przedstawię wszystko ustnie. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że powodem dzisiejszej rozprawy jest wpływ do Naczelnego Sądu Lekarskiego, dwóch odwołań do orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bydgoszczy, orzeczenia wydanego w dniu 25 listopada 2022 roku w sprawie o sygnaturze WU 12/21 odwołań zarówno obwinionego, w którym zaskarża on orzeczenie tegoż Okręgowego Sądu Lekarskiego w całości z wnioskiem o jego anulowanie oraz stawia zarzut nieterminowości opóźnienia o około 20 dni otrzymania po terminie podanym na rozprawie orzeczenia wydanego właśnie przez ten sam lekarz. I po drugie, odwołania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bydgoszczy w zakresie wysokości kary orzeczonej przez Okręgowy Sąd Lekarski w Bydgoszczy wskutek jej niewspółmierności w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości czynu i możliwych jego następstw z wnioskiem o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez orzeczenie kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu na 3 lata. Pokrótce przedstawię przebieg sprawy. 15 stycznia 2021 roku Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował pismo do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bydgoszczy zawierające materiały do stosownego wykorzystania dotyczące profesora Jana Talara, który w artykule opublikowanym 6 września 2020 roku na forum internetowym w Polityce pod tytułem Śmierć mózgu ministra stwierdził, że termin ten stworzono po to, by bez komisji z prawem pobierać narządy do przeszczepu. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej do pisma dołączył również internetowe wpisy w mediach społecznościowych w reakcji na wypowiedź pana profesora Jana Talara. 4 marca 2021 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Bydgoszczy wydał postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, uznając uzasadnione podejrzenie naruszenia artykułu 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej przez publiczną wypowiedź niezgodną z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz podważającą zaufanie do zawodu lekarza i naruszającą jego zgodność. 23 kwietnia
samorządowe, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, przesłuch profesora Jana Talara jako świadek. Między innymi, że nie ma takich przepisów prawa, które definiują śmierć mózgu, bo według niego przepisem prawa są tylko ustawy sejmowe i prawo jeszcze wyższego rzędu. Przedstawił swe wątpliwości też co do wartości rozpoznania nieodwracalnej śpiączki dla rozpoznawania śmierci. Stwierdził, że uważa, iż dokumenty i publikacje na temat śmierci mózgu opierają się na złych założeniach i ciągle powielają te same błędy. Stworzenie tego terminu według pana profesora było potrzebne do pobierania narządów do przeszczepu. Pan profesor podkreślił, że ma sukcesy w zakresie wybudzenia chorych ze śpiączki. Na wielu zjazdach medycznych oraz chciał zainteresować swymi wynikami różne instytucje, Ministerstwo Zdrowia, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, premiera, prezydentów, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka i episkopatu Polski, nie znajdując zrozumienia dla swej idei. 31 sierpnia 2021 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, że w wywiadzie udzielonym dla portalu Radia Maryja, opublikowanym w TVR Trwa, przedstawiając swoje poglądy na temat stwierdzenia śmierci mózgu, wprowadził w błąd opinię publiczną, podważył zaufanie do zawodu lekarza oraz naruszył jego godność, co stanowi naruszenie artykułu 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z artykułem 53 ustawy o izbach lekarskich oraz artykułem 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. 29 września 2021 roku profesor Jan Talar został przesłuchany przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w charakterze obwinionego, stwierdzając, że zarzuty są bezpodstawne. Podkreślił, że ma prawo do głoszenia poglądów, jakie uważa za słuszne, co gwarantuje mu m.in. Konstytucja RP i międzynarodowe konwencje. 19 października 2021 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zamknął postępowanie wyjaśniające i skierował wniosek o ukaranie profesora Jana Talara do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bydgoszczy. 25 listopada 2022 roku Okręgowy Sąd Lekarski w Bydgoszczy rozpoznał sprawę i wydał orzeczenie uznające, że w wywiadzie udzielonym dla portalu Radia Maryja opublikowanym w TV Trwam, przedstawiając swoje poglądy na temat stwierdzenia śmierci mózgu, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jan Talar wprowadził w błąd opinię publiczną, podważył zaufanie do zawodu lekarza oraz naruszył jego godność, co stanowiło naruszenie artykułu 1 ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z artykułem 53 ustawy o izbach lekarskich oraz artykuł 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. I na podstawie artykułu 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich uznał obwinianego profesora Jana Talara, numer prawa wykonywania zawodu 1742-276, za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, za co na podstawie artykułu 83 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich wymierzył mu karę nagany i na mocy artykułu 89 tej samej ustawy obciążył go kosztami postępowania w wysokości 3190 zł i 10 groszy.
tak pokrótce wygląda przebieg sprawy, która jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozprawy. Chciałbym teraz udzielić głosu zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, panu doktorowi. W imieniu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wnoszę o utrzymanie w mocy orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji co do winy, natomiast w zakresie kary wnoszę o jej zmianę poprzez wymierzenie kary pieniężnej w wysokości 4-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. Czy przeczytać uzasadnienie? Tak, bardzo proszę. Tak. Wysoki Sądzie, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ja nie neguję, nie podważam osiągnięć obwinionego w rehabilitacji pacjentów, ciężko chorych po rozległych urazach czaszkowo-mózgowych. Niemniej Wysoki Sądzie uważam, że zarzut postawiony przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest w pełni zasadny i wobec zachowania obwinionego nie można przejść obojętnie. Jako zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nie mogę zgodzić się z publicznym podważaniem przez obwinionego aktualnie przyjętych i akceptowanych poglądów dotyczących wyjątkowo delikatnego i etycznie bardzo trudnego problemu stwierdzenia śmierci mózgu. Publiczne wypowiedzi obwinionego w sposób bezsprzeczny podważają status lekarza jako osoby zaufania publicznego. W pełni podzielam orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w zakresie winy obwinionego, w którym sąd zasadnie i przekonująco przeprowadził analizę zachowania lekarza. Przedstawiany podczas udzielonego wywiadu i później wielokrotnie podtrzymywany przez obwinionego pogląd, że stwierdzanie przez lekarzy śmierci pnia mózgu jest bezprawne, nieuzasadnione medycznie oraz nieetyczne, jest niezgodny z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz z obowiązującymi przepisami prawa, które Okręgowy Sąd Lekarski w swoim uzasadnieniu dokładnie przytoczył. Wskazuję natomiast, że wymierzona przez Okręgowy Sąd Lekarski kara nagany w stosunku do popełnionego przewinienia, którego obwiniony zdaje się nie dostrzegać i konsekwentnie podtrzymuje głoszone przez siebie tezy, zdaje się być za niska. Jestem przekonany, że głoszone przez obwinionego poglądy negatywnie wpływają nie tylko na opinię publiczną, ale także na cały system transplantologii. Z tego też względu w ocenie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kara pieniężna w wysokości 4-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku jest w stanie zrealizować cele kary w zakresie jej oddziaływania zarówno na ogół społeczeństwa, jak i środowisko medyczne, a także cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do osoby ukaranej. Mając więc na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu przez obwinionego. Panie profesorze. Mogę siedzieć? Mogę siedzieć. Rozumiem, że względy zdrowotne wyrażam zgodę. Od wielu, wielu lat jestem oskarżany o poglądy na temat niezgodne z aktualnym stanem wiedzy. Czy w nauce mogą być poglądy? W nauce liczą się fakty i dowody. Poglądy może być prawnik, który zmienia te poglądy w zależności od tego, do jakiej partii aktualnie należy. Jest ciekawe, co to znaczy aktualny stan wiedzy medycznej, bo jestem oskarżany, mówię, od wielu lat, od ponad 10. Czy ktoś jest w stanie tu wyjaśnić, co to jest aktualny stan wiedzy medycznej, bo ja wiem, ale jeżeli jestem oskarżany, to proszę dać dowody tej aktualnej wiedzy medycznej.
pan prezes skończył? Nie, na razie chcę odpowiedź usłyszeć, bo mam bardzo dużo. Panie profesorze, ponieważ występuje pan bez obrońcy, sąd pana poucza, że pan ma swobodę wypowiedzi. W związku z tym słuchamy pana stanowiska co do wniesionego odwołania przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Pytań w sądzie, sądowi pan, ponieważ występuje, nie może pan zadawać. Nie ma takiej, w związku z tym słuchamy dalej pana wypowiedzi. Prosimy. Leczeniem chorych w śpiączce, najczęściej potrwałych, nieodwracalnych uszkodzeniach mózgu i pnia mózgu. Ci chorzy, poza dwoma chorymi, byli w śpiączce. Zastosowane przeze mnie metody neurorehabilitacji, opisane w wielu monografiach faktograficznych. Pierwsza, urazy pnia mózgu, kompleksowa diagnostyka i terapia, wydałem w 2002 roku i poszła do społeczeństwa. Druga książka, śpiączka mózgowa, leczenie chorych, wydana w 2014 roku. Śpiączka mózgowa, a tak zwana śmierć mózgu, wydana w 2017 roku. Śpiączka mózgowa, przepraszam, czarna księga tak zwanej śmierci mózgu, wydana w dwóch wersjach. Jedna wersja bardzo jednoznaczna, została rozesłana, jak było przed chwilą powiedziane, do władz państwowych, rządowych, nawet do Rzecznika Praw Obywatelskich. Była wysłana również do władz kościelnych. Te wszystkie monografie, moje wystąpienia nie mówiły o braku aktualnego stanu wiedzy medycznej i nie dotyczyły podważania zaufania do zawodu lekarza, bo moim obowiązkiem jako lekarz medycyny, moim obowiązkiem jako profesor belwederski jest przekazywać wiedzę niezbędną do tego, żeby specjaliści medycyny wzięli pod uwagę, że ci chorzy mogą być leczeni. Jeżeli ja mam ewidentne dowody chorych, którzy mieli żyć godzinę, mieli żyć dzień, dwa dni, mieli żyć do końca życia na respiratorze, to ja tych chorych odzyskuję. I są to dowody przedstawione w monografiach, w wykładach i tutaj w tej prezentacji. Jeżeli będzie można podłączyć się do ekranu, będzie to wszystko ewidentnie widoczne i przekonywujące, że moje 48 lat wielkich wysiłków w leczeniu chorych śpiące mózgowej nie mogą pójść na marne.
Ja posłużę się zadaniem, które dostałem od mistrza Greya. Jesteś agentem zmiany, a twoje obecne działania są zgodne z boskim planem. Wszystko dzieje się w idealnym miejscu i w czasie. Jeżeli tak, to wykorzystam wszystko, co jest w mojej mocy. Wykorzystam 40 ponad 8 lat niestrudzonej pracy. Wykorzystam kilkanaście lat gnębienia mnie, nękania, ciągania po sądach. Po to, żeby społeczność lekarska zrozumiała. Ale jak może zrozumieć społeczność lekarska, jeżeli od kilkudziesięciu, co najmniej od 30 lat studenci medycyny nie są kształceni w zakresie leczenia chorych w śpiączce. Lekarze medycyny nie są kształceni w zakresie leczenia chorych w śpiączce. A co się robi od tych wielu, wielu lat ze studentami i lekarzami? Szkoli ich się w zakresie dokumentów ministrów zdrowia, rozpoczynając od broszury z 1976 roku, poprzez komunikaty, w których zawarte były załączniki do komunikatu, obwieszczenia ministrów zdrowia z 17 lipca 2007 roku i obwieszczenie ministra, oczywiście w zastępstwie, 19 grudnia 2019 roku. Zwraca uwagę fakt, że wśród złożonych podpisów ministrów zdrowia tylko jeden się podpisał. Minister Zbigniew Religa. Wszyscy inni, łącznie z przedostatnim, wydelegowali zastępców, bo nie chcieli uczestniczyć w tym procederze. Więc jeżeli lekarze nie byli kształceni w zakresie całokształtu problemów związanych z chorymi w śpiączce, a tych chorych jest kilkanaście tysięcy każdego roku. Wśród tych chorych po trwałych, nieodwracalnych uszkodzeniach mózgu i pnia mózgu w śpiączce, kilka takich dzieci traci życie każdego dnia. Czy lekarze mogą na to patrzeć, nie widząc tego? Mogą, bo nie zostali precyzyjnie nauczeni. I funkcjonariusze korporacyjni mają wielkie pole do popisu, żeby mnie nękać, karać. Dlaczego nie ma lekarzy, którzy chcą zajmować się chorymi w śpiączce? Bo jest to wysoce nieopłacalne. Bo takich chorych się gnębi, niszczy, pozbawia prawa wykonywania zawodu i jeszcze karze. Więc myślę, że trafiłem na zespół lekarzy orzekających, którzy zrozumieją to, co pragnę przedstawić. Moja prośba jest jedna, czy mogę przedstawić na ekranie treść mojego wystąpienia. Profesorze, ponieważ jest pan bez obrońców, rozumiem, że ta prezentacja ma być w charakterze wniosku dowodowego, tak? O
oczywiście, ale tak. Bo występuje pan profesor bez obrońcy, w związku z tym sąd troszkę jakby udziela panu informacji i jest to wniosek pana profesora o dołączenie tej prezentacji do materiału dowodowego, do materiałów sprawy. Tak mamy to rozumieć, panie? Nie. Teraz, żeby panie profesorze, jesteśmy przed sądem lekarskim i pan oczywiście może się wypowiadać. Chce pan przedstawić sądowi prezentację. Czy to ma być, na okoliczność czego ma być ta prezentacja, prosilibyśmy, i czy ta prezentacja ma być dowodem w pana sprawie? Jeżeli tak, to my się zastanowimy. Czy, powtórzę jeszcze pytanie, czy ta prezentacja, panie profesorze, ma być wnioskiem dowodowym i ma być dołączenia do sprawy? I drugie pytanie sądu, czemu ma służyć ta prezentacja? Ta prezentacja ma służyć przekonaniu tych wyników badań, tych wyników skutecznego leczenia, żeby można było teraz, a nie w przyszłości spojrzeć na to. Bo inaczej się patrzy, jak nie ma obwinionego, a inaczej w moich oczach. I jeżeli to nie zostanie w sposób właściwy uznane, to jaki jest cel stawania w Naczelnym Sądzie Lekarskim? Ja mam Wysoki Sąd Lekarski przekonać, że te poglądy, o które byłem uskarżany, to nie jest nauka. To nie są podstawy do tego, żeby pozbawiać ludzi życia. Ale są podstawą do tego, żeby mnie karać. Jeszcze raz prosimy o odpowiedzenie. Chce pan profesor dołączyć tą prezentację jako wniosek dowodu? Tak. Dobrze. Na okoliczność tego, co pan profesor powiedział przed chwilą. Tak, udowodnienie. Prosimy o tą prezentację na zgranie na pendrive'a, jeśli to jest możliwe. Nie mam. Ja chcę ją przedstawić. Poprosimy o zgranie tej prezentacji. Jeśli pan profesor nie ma, zaraz tą prezentację. Jakie jest stanowisko rzecznika co do przeprowadzenia tego dowodu? Rzecznik nie ma nic przeciwko. Dobrze. Poprosimy o zgranie tej prezentacji na nośnik elektroniczny. Mogli podłączyć to. Nie ma pan profesor tego nośnika? Nie mam, ale chcę się podłączyć. Panie profesorze, nie ma pan tego nośnika, tak? Nie ma. Dobrze. Sąd zasądzi 10 minut przerwy. Udostępnimy państwu na przerwie nośnik. Poprosimy o zgranie i podłączymy się do systemu audio, żebyśmy mogli to zobaczyć. Pięknie, dziękuję. Przerwa 10 minut. Prosimy państwa o opuszczenie sali. Panie profesorze, proszę zabrać laptop, swoje rzeczy i telefon.